prostu mówi, że kto się chlubi, w Panu się chlubi. Jednak nie wszyscy mają czym się chlubić. Otwórzmy pierwszy list Pawła do Koryntian, 5 rozdział, od 6 wersetu. Gdy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, wybacza człowiekowi wszelkie przedtem popełnione grzechy. Kiedy człowiek się nawraca, kiedy człowiek na nowo się naradza w Chrystusie Jezusie, Pan Jezus mówi: dałem Ci nowe życie w Jezusie Chrystusie, idź i odtąd więcej nie grzesz. Więcej nie trwaj w grzechu. Gdyż ja za ten grzech umarłem, ja Cię uwolniłem od tego grzechu i Ty tego grzechu nie musisz dotykać. Pierwszy jest Paweł do Koryntian, 5 rozdział, od 6 wersetu. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako barany został ofiarowany Chrystus. Odrzućcie wszelki kwas. Odrzućcie wszystko to, za co Pan Jezus Chrystus musiał umrzeć na krzyżu Golgoty dla Ciebie, dla mnie, dla Twojego usprawiedliwienia i zbawienia. Odrzućcie wszystko, bo jeżeli cokolwiek zostawicie, to odrobina tego kwasu może zakwasić wszystko to dobre, co macie w Chrystusie. A więc odrzućmy wszelki kwas. Święta krew Pana Jezusa Chrystusa zmywa wszelki grzech. Są nawet pieśni, piękne pieśni, które o tym mówią, że święta krew Jezusa Chrystusa zmywa wszelki grzech. Jezus zmarł za grzech. Nie umarł bez powodu. Jezus zmarł na krzyżu Golgoty za grzech. Za grzech wszystkich ludzi. Wstał z martwych, pokonując śmierć. Pokonał śmierć. Dlatego śmierć już nie ma panowania nad Panem Jezusem Chrystusem, ponieważ On zwyciężył śmierć i dał to zwycięstwo każdemu, kto w Niego wierzy. I zasiada po prawicy Boga, o czym wcześniej czytał brat Marcin. Pan Jezus Chrystus zasiada pod prawicy Bożego Majestatu. Ofiara Chrystusa jest doskonała i jest wystarczająca. Nie trzeba jej powtarzać i nie trzeba nic do niej dodawać. Jest wystarczająca, jest doskonała. A ofiarą dziecka Bożego jest życie w Chrystusie Jezusie. Tym powinno być Twoje ofiarne życie dla Chrystusa. Apostoł Paweł mówi: ciała Wasze składajcie jako ofiarę miłą Bogu. Nie chodzi o to, że mamy się biczować. Chodzi o to, że mamy żyć dla Chrystusa. Że mamy żyć Chrystusem. Życie, ofiara dziecka Bożego to życie na Bożą chwałę. I ktokolwiek mówi, że jest inaczej, ktokolwiek mówi, że do zbawienia jest potrzebny Jezus i coś jeszcze, mówi nieprawdę. Przeczy Bożemu Słowu. Pan Jezus Chrystus i Jego ofiara, wszystko, co Pan Jezus Chrystus dokonał, jest wystarczające dla zbawienia grzesznego człowieka. Pan Jezus ustanowił jeszcze dwie rzeczy. Chrzest i pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Nie trzeba nic komplikować. Nie trzeba nic wyolbrzymiać, umniejszać. Nie trzeba nic nowego wymyślać. Pan Jezus Chrystus jest wystarczający do zbawienia. I gdy już usuniemy ten kwas, gdy może nawet teraz, gdy siedzimy, powiemy: Panie Jezus Chryste, zabierz wszystko, oddaję Tobie wszystko, cały kwas i zostań tylko Ty, piękna pieśń jest, tak? Mówi o tym: Ty mnie złam, Ty mnie skrusz, Ty mnie zbaw, byś został tylko Ty. I w tej myśli, w tej refleksji zamknijmy oczy i pozwólmy, abyśmy patrzyli nie oczami naszymi fizycznymi, które potrafią być zaślepione, ale spójrzmy sercem. I spójrzmy na to, ile Pan Jezus Chrystus zrobił dla każdego z nas. Dla każdego, którego wykupił swoją świętą krew. I otwórzmy Księgę Izajasza, 53 rozdział. Księga Izajasza, 53 rozdział, strona 800. Czytamy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi.
Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone. I jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego usta. Ale to Panu upodobało utrapić się go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. To, co napisał prorok Jeremiasz, o czym prorokował prorok Izajasz. Izajasz, 53 rozdział. To wypełniło się w życiu Pana Jezusa Chrystusa. Powiedziałem, żebyśmy zamknęli oczy, bo gdybyśmy patrzyli naszymi ludzkimi oczami, nie spodobałoby się to nam. Nie był to wygląd, który się by mógł podobać. Ale ten, kto dostrzeże w tym dziele potęgę miłości, nie zawiedzie się. Ponieważ ta miłość daje nowe życie. Ta miłość sprawia, że możemy myśleć i mieć pewność wieczności z Chrystusem. Bo Pan Jezus Chrystus nie patrzył na swoją wygodę. Ale to wszystko, o czym czytaliśmy, przyjął. Czytamy, że zamilkł i nawet nie otworzył swoich ust wobec złoczyńców, którzy go tak traktowali. I wycierpiał to wszystko dla Ciebie. Dla Twojego usprawiedliwienia, dla Twojego zbawienia. Miłość, która gładzi grzech i która daje życie. Kiedy mówimy o miłości, widzimy parę, dwojga ludzi, przystojnego chłopaka, ładną dziewczynę, którzy idą za rękę i mówimy: o, to jest miłość. Jakże oni pięknie wyglądają. Podzielę się z Wami, co przeżyłem, czego doświadczyłem w ubiegłym tygodniu. Byliśmy w sklepie. Agnieszka poszła do sklepu, a ja zostałem z Asią przy tych zabaweczkach takich, jak to są te samochody na pieniądze i tak dalej. I tak ludzie, wiecie, jak to zakupy, ludzie wchodzą i wychodzą. A nagle zobaczyłem kobietę. Kobietę na wózku. Ona na tym wózku siedziała. I już dłuższy czas to było widać, bo niefortunnie, wiecie, pogrobiona. I ten wózek pcha mężczyzna. Również nieprzystojny. Kulawy. I oni idą. Tak myślałem. To jest miłość. Nie patrzył na wygląd. Nie patrzyli na swoje wady. Pasem szli. Wiecie co, można mieć oczy i nie widzieć. Można mieć oczy i nie widzieć. I kiedy byśmy się zastanowili, dlaczego? Czemu on musi jeździć na wózku? Czemu on musi być kulany? Człowiek, który był ślepy od urodzenia, też nie wiedział czemu. I uczniowie pytają Jezusa: czemu on jest ślepy od urodzenia? Kto zgrzeszył?
Jego ojciec, jego matka, on. A Pan Jezus mówi, on taki się urodził, aby na nim ukazała się chwała Boża. I mamy zaślepione oczy. I nieraz wystarczy, że Pan Jezus powie, otwórz oczy. Nieraz potrzeba, aby Pan Jezus włożył palce w oczy, aby człowiek przejrzał. A nieraz trzeba, aby splunął na ziemię i uczynił błoto i włożył je na oczy, aby człowiek przejrzał. Rozważmy to w swoich sercach, o co w tym chodzi. Że jednemu Pan Jezus powiedział, otwórz oczy, otworzył oczy. Że jednemu musiał włożyć palce w oczy, aby otworzył oczy, aby przejrzał. A drugiemu musiał ulepić błoto i dać na oczy, aby przejrzał. Każdy człowiek jest ślepy. Obojętnie, czy mamy wzrok, czy go nie mamy, takiego fizycznego, każdy jest ślepy. Jedynie oczy prawdziwie może otworzyć Jezus Chrystus. Jedynie poznanie prawdziwego Jezusa Chrystusa otwiera oczy. Jezus, będąc na ziemi, był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. I z reguły ludzi, których inni już unikali, trędowatych, ślepych, ubogich, tych ogólna społeczność unikała, to był margines społeczny, a Pan Jezus mówi, ja idę do nich. Temu trędowatego uzdrowię, ślepemu otworzę oczy, temu ubogiemu pomogę. Pan Jezus nie patrzył na to, o jak ona jest przystojna, jak ona jest ładna, to im trzeba pomóc. Prawdziwa miłość pomaga tym, którzy potrzebują pomocy. I Pan Jezus przyszedł, aby uzdrowić każdego. Obojętnie, czy ktoś był chory na ciele, czy ktoś był zdrowy na ciele, ale każdy ma zaślepione oczy. I Pan Jezus Chrystus je otwiera. Dzieje się to z łaską, przez wiarę. I chwała Bogu, bracia i siostry, że Pan Jezus Chrystus wycierpiał to wszystko dla mnie i dla Ciebie. Że wypełnił plan Ojca. Że wypełnił wolę Ojca, aby zgubiony grzesznik mógł mieć na nowo pokój z Bogiem. I aby mógł mieć wieczność z Jezusem Chrystusem. Pan Jezus Chrystus zmarł i zmartwychwstał dla Ciebie. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział od 18 wersetu. Pierwszy jest Piotra, pierwszy rozdział od 18 wersetu. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Którzy przez niego uwierzyliście w Boga, którego wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratni, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Jako odrodzeni nie z nasienia nieskazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Mamy wspaniały czas świąteczny, gdzie celebrujemy te chwile, gdy mówimy o tym, jak Pan Jezus Chrystus zmarł i zmartwychwstał. Jednak to stało się żywe i prawdziwe w waszym życiu. I powinno być prawdziwe codziennie, bo jesteście odrodzeni ze znasienia nieskazitelnego. Dlatego mając i wiedząc, mieć tą pewność i przeświadczenie o tym, co Jezus Chrystus dokonał dla ciebie. Ile wycierpiał, że ile jest ubiczowania, ile złorzeczenia, korona cierniowa, gwoździe przebijające dłonie i nogi. Usuńcie wszelki kwas. Po co to wam? Kiedy słyszałem świadectwo o obecnych tutaj siostry i brata, powiedzieli, kiedy się nawrócili, z domu wyrzucili wszystko, co jest niezgodne z Bożym Słowem. Usuńcie wszelki kwas, bo ta odrobina, którą zostawicie, może was zgubić. I wystawicie ofiarę Pana Jezusa Chrystusa na porągowisko. Istnieje niebezpieczeństwo. Pan Jezus Chrystus powiedział, że nikt nie zdoła was wyrwać z mojej ręki. Nie zdoła. Ale czy ty trwasz przy Panu? Czy chcesz dążyć do uświęcenia? A więc wyzbywać się wszelkiego kwasu.
Wy, którzy tutaj jesteście, jesteście odrodzeni z nasienia nieskazitelnego, więc budujcie się w miłość, o czym mówi apostoł Paweł, którą Chrystus obdarował was. Bo on pierwej obdarował nas miłością, niż my umiłowaliśmy. Panie Chrystus, we właściwym czasie za nas umarł. Kiedy? W tamtym czasie, ponad 2000 lat temu. A ofiara Pana Chrystusa jest aktualna i dzisiaj dla nas. Cierpienie Pana Jezusa zaczęło się wcześniej. Nie tylko na krzyżu. Cierpienie Pana Jezusa Chrystusa zaczęło się jeszcze przed pojmaniem. Kilka razy mówił uczniom, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników, że musi cierpieć, umrzeć i po trzech dniach zmartwychwstać. Pan Jezus Chrystus zapowiadał, że musi być wydany. On to wiedział. Kiedyś pytaliśmy, mieliśmy takie pytanie, kiedy Pan Jezus Chrystus miał tę świadomość, że jest Bogiem? Już w wieku 12 lat Pan Jezus mówi, ja muszę być w sprawach mojego Ojca. I Pan Jezus wiedział, co go czeka. A mimo to nie cofnął się. Z miłości do siebie. Raz powiedział, jeżeli to możliwe, Ojcze, niech mi ten kielich minie. Wrócił, mówił, modli się drugi raz, jeżeli nie może mnie ten kielich minąć, niech się dzieje wola Twoja. Pan Jezus Chrystus wiedział, na co jest posłany. I wiedział, kto go wyda. Ten sam, z którym przez 3 lata chodził, o którego się troszczył. Został wydany poprzez pocałunek swego ucznia. Poprzez pocałunek przyjaciela. To nie było nic przyjemnego. Nie było nic przyjemnego czuć te usta na policzku. To nie było nic przyjemnego, to było pełne goryczy. Zdrajca zawsze wyłania się z naszego najbliższego otoczenia. Zdrajcą zawsze jest ktoś z naszego bliskiego otoczenia. Tym bardziej jest to smutne. Tym bardziej jest to bolesne. Myślisz, że ktoś jest z tobą, że zawsze stanie w twojej obronie, że się o ciebie troszczy, że o ciebie dba, a on jest przeciw tobie, jest gorszy niż wróg. Bo wiemy, czego się spodziewać po wrogu. Opisują te wydarzenia, czyli te cierpienie Pana Jezusa Chrystusa, to co przeżywał Ewangelia Łukasza, Ewangelia Marka, Ewangelia Mateusza, Ewangelia Jana. My przytoczmy sobie Ewangelię Jana, 18 rozdział. Od 1 wersetu. To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Ale Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami i z orężem. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co na nim przyśmiało, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie? A oni odpowiedzieli, Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. W takiej chwili Pan Jezus Chrystus troszczy się o swoich uczniów. Aby się wypełniły słowa, które powiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze temu było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra, włóż miecz swój do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Wtedy oddział żołnierzy i dowódca i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był bowiem teściem Kajfasza, który był w tym roku arcykapłanem. A Kajfasz był właśnie tym, który doradził Żydom, że jest lepiej, aby jeden człowiek umarł za wielu. I mamy później całe wydarzenia, jak Pan Jezus Chrystus był przed Radą, przed Piłatem, jak był wyśmiewany, upluwany. To się łatwo mówi. Czym, że niełatwo. Ale Pan Jezus Chrystus przeżywał, to był w pełni człowiekiem, czuł ból. Czuł też zdradę Judasza. Czuł wszystko. A też ten Judasz, zobaczcie, za jak niską cenę sprzedał swojego mistrza.
Nie pozwólmy, aby byle błyskotki świata oddzieliły nas od Chrystusa. Aby jakaś odrobina kwasu mogła nas odłączyć od miłości Chrystusowej, bo to jest nic nie warte. Judasz nic nie zyskał. Pieniądze szczęścia mu nie dały. I też sam pozbawił siebie życia. Jezus wypełnił wolę Ojca. Bóg wielokrotnie przemawiał do człowieka poprzez proroków i poprzez swoje sługi, jednak w ostatnim czasie przez swojego Syna Jezusa Chrystusa i mówi o tym list do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatni u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Pan Jezus Chrystus wypełnił wolę Ojca i zasiada po prawicy majestatu Boga na wysokościach. Bóg przemówił przez Syna swego i każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym życiem. Nie ma innej. Nie ma żadnych dodatków. Tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus. Jest to tak proste, a jak trudne nieraz dla człowieka. Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę, gładzącą grzech. Raz na zawsze i nie potrzeba już innej. Zmartwychwstał, pokonał żądło śmierci. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne z Jezusem. A kto nie wierzy, ma życie wieczne. I wszystko rozgrywa się tu, podczas Twojej pielgrzymki na ziemi. Tu dokonujesz wyboru. Podążenia za Chrystusem, bądź Jego odrzucenia. Błogosławieni, którzy nie uwierzyli, mówię Boże Słowo. Ale zanim do tego dojdziemy, otwórzmy jeszcze Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, mówią jasno i wyraźnie, że nikt nie przyjdzie do Ojca tylko przez Jezusa Chrystusa. I Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 10-12 wersetu. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa Chrystusa człowiek może być zbawiony. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak też Tomasz musiał dotknąć, żeby uwierzyć. Wierzymy historykom, którzy opisali dzieje naszej kultury, na przykład naszego państwa. Jak powstało państwo polskie? No i mamy książki historyczne, je czytamy i wierzymy tym historykom, że tak było. I mówimy tak o całej historii, prawda? Czy jakieś wojny, pierwsza, druga, jakieś wydarzenia. Historycy je opisali i my w to wierzymy, więc dlaczego nie mielibyśmy wierzyć Pismu Świętemu, które jest natchnione przez Ducha Świętego? Czemu mielibyśmy nie wierzyć? Jezus jest Bogiem i należy Mu się za to cześć. A jeśli to za mało, to oddajcie cześć Bogu za to, czego dokonał dla was. Bowiem zasłużył na to. Któż inny by się tak dla ciebie poświęcił? Są ludzie, którzy wiele by dla ciebie zrobili. Ale któż inny by zrobił dla ciebie tyle, ile ma Jezus Chrystus? Jeżeli słyszysz słowa Ewangelii, uwierz. Bo to twój dzień zbawienia. Boże Słowo mówi, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj czas zbawienia. Pan Jezus Chrystus powiedział, każdy, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. I na zakończenie otwórzmy list Pawła do Filipian, 2 rozdział,
od 5 wersetu. 1268 stronach. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen.